Ale podanie strata w środku pola. Trzeba zadzwonić do Czecha. Czech. Ty, to w ogóle jakoś tak brzmi strasznie oficjalnie, nie? Albo jakby było trzech. Byłoby tego 300? Po starej cenie? Spoko, czekamy. Kupiłeś kondzi? Jalla, jalla, będzie bez sezamu. Czego życie jesz? Jesz rzeczy wszystkiego najlepszego. I wesołego Ramadanu. Wesołej Chanuki. A czego jeździecie sobie? Duży w cieście. Z wołowiną. Łagodny czy ostry sos? Łagodny. 12 zł. Jedną część wołowy łagodne? Ahoj. Pivko. Polskie piwko. Ty, co by właśnie było za towar? To był nieziemski towar. Wolba zachranik. Żyjak? Tak się nazywa. Zobaczcie, jak to zapalę. Mam w sobie dużo dobrych chęci. Chcę dawać wszystkim braciom to, co najlepsze. Naprawdę dużo. Jalla, jalla, Azial, jalla. Komu ten kebab? En jeżu. Dziękuję. Kurwa, miał być w cieście.
dalsze piwko. A co dla was? A butelkowe proszę. A ja wolę lanę z sokiem. Pieprzeni terrorystyści. Miał być łagodny, kurwa. Trafiłeś się. Gdzie? Nigdzie, tylko na co? Na co? Na nią. Na piwo patrzyłem. Czy dobrze leje? I co? Dobrze lała. Dobrze. Bo patrzyłem. A jakbyś nie patrzył? To sama piana. One cwane są. Zawsze patrzę. Zawsze patrzysz. Bo nie dolewają. Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Jestem bezwzględnie zajebisty. Sorry, skarbie. Interesy. Dobra. To, że spotykając się ze mną, na 5 minut nie możesz wyłączyć swojej komórki, to jeszcze jestem w stanie jakoś przeboleć. Ale wkurwia mnie, że się na nią gapiłeś. Na piwo patrzyłem. Czy dobrze leje? Gapiłeś się na jej cycki, no. Dupy mam cycki. Wiesz, jak ja się teraz czuję? Pewnie boli cię głowa. Nie denerwuj mnie. To jest kurwa? Podczas gdy ja popierdalam w stroju jeża. Ty przesiadujesz po knajpach? Z jakimś nażelowanym frajerem? Ty! A może Czesiu? Czesiu. Kurwa, zajebiście sympatycznie. O? Kurwa. Od Czesław, no. Czesław. Ty wiesz. Tak dostojnie to brzmi, nie? Czesław. Nasz człowiek na Morawa. Witaj w naszej pięknej Polsce, Czesławie. Czy masz dla nas 300 gramów zajebistej gandzi? Slim thug in them hoes, they been loving the flow. They been hunting for men like Invoke. And I'm in season, the season vet. I don't need respect, all I need's a check. Might check. Live this way, morning, night and day. Sorry, no. Masz rację. Moje życie jest popieprzone jak sytuacja na Ukrainie i muszę to jakoś sama ogarnąć. Porządek. Przeprosiny przyjęte. Wiesz, czego potrzebuje kobieta od mężczyzny? Czego? Czyli nie wiesz. Skąd mam wiedzieć? Nie jestem kobietą. Kobieta potrzebuje przytulania, kochania i śniadania. Ja ci mam teraz śniadania robić? A nawet jakby, to co? Zawsze można coś zamówić. Halo? Czesław? Czesław? To co je? Tu Polaczki. Co słychać? Co u ciebie? Gdzie jesteś? Czekam na zachód! Kaktus w klozetu! I co, Czesław rzecze? Nie kumam do końca czeskiego, ale zaczął coś na temat botaniki.
Na kurwa czego? Mówi coś o hodowaniu kaktusów. Czekam! To czekaj, zadzwoń. Saka! Ty znasz jakiegoś kaktusa? Kaktusa? Ale z branży? Czekaj, chyba kumam. Pewnie chodzi o tą nową odmianę jarania, o której nam nawijał w Pradze. Kaktus. Kurewsko dobra marketingowa nazwa. Daj mi 5 gramów zajebistego kaktusa. Dziwko. Ahoj. Czekamy na ciebie. I 300 gram twojego kaktusa, Czesiu. Kaktus jest w zachód! Tak czy inaczej, czekamy. Ej! Nic z tego. Mówi, że kaktus idzie na zachód. Na polski rynek pewnie za dobry. No. Albo kurwa za drogi. Właśnie przez to musimy jarać tą samosiejkę. Pogadam z nim później. Może uda się chociaż załatwić piątkę tego kaktusa. Na spróbę. Pogadasz. Po czesku. Myślisz o nas poważnie? Jasne, że tak. No, czyli jak? No poważnie o nas myślę. Zawsze myślę poważnie. Tak? Kocham cię. Co jest? Przepraszam, że przerywam tą jakże ciekawą dysputę, ale co tu się właściwie odpierdala? Adam... Robert, Robert, Adam. Kurwa! Podczas gdy ja zapieprzam jako odpowiedzialny mężczyzna i zdobywam pieniądze, ty przesiadujesz po knajpach z jakimś nażelowanym frajerem? Być może cię to zaboli. Ale w przeciwieństwie do ciebie, ten... Nażelowany frajer. Przynajmniej jest prawdziwym facetem, wiesz? Który wie, co się liczy w życiu. Tak? To oświeć mnie, proszę. Co liczy się w życiu dla tej wysmażonej w solarium parówy w tureckiej marynarce od Paco Rabama i zegarku od Tag Heuera za 29 funciaków z eBaya? Jakie życiowe priorytety ma ta wioskowa wersja chuj wie kogo, że tak bardzo cię zauroczył? Zaraz ci przypierdolę. Może jeszcze zostanę pobity! Robert, proszę cię, przestań! Czekam! Podczas gdy ja realizuję nasze marzenia o wspólnym gniazdku... Jedyne marzenie, jakie masz, to zakup kolejnej części GTA! Jakiejś cholernej wersji premium? Z dodatkowym joystickiem i Bóg wie, czym tam jeszcze! GTA 5, Premium Deluxe, Mistrzostwo Świata. Kurwa. A czy ja zawsze muszę trafiać na samych gówniarzy? Jaracie się jakimiś zabawkami dla dużych chłopców. No najwyższy czas pomyśleć o przyszłości, o dobrej pensji. Dom, dzieci, no coś wam to mówi. Sądzę, że weszliśmy na kilka poważnych tematów i jest to rozmowa w cztery oczy. A przy tym stoliku jest o jedną osobę za dużo. Zupełnie od dupy strony. Dlaczego chciałeś ją spławić? Fajna dupa była. Musiałeś codziennie używać. Red Tuba od czasu do czasu potrafiła przygotować coś innego niż kebab. Ale nie mów mi dzisiaj o kebabie, okej? Chociaż... to właściwie chodzi o żarty. Muszę uważać na cholesterol.
cholesterol. Tak, stary i brachol mają z tym problem. Co ona ma z tym wspólnego? Zaczęła robić mi ciśnienie, żebym z nią zamieszkał. I owszem, potrafiła przygotować coś w niedzielę na kolację na ciepło, ale przy moim trybie życia oznaczałoby to 6 razy w tygodniu wpieprzanie kuraka w panierce albo ryzykowanie życia u trupów. No ale i tak na to chyba nie ma żadnej sensownej alternatywy. I tu się mylisz. Jest jeszcze zdrowa, tradycyjna i bez konserwantów kuchnia mojej mamusi. Śniadanie. Stary. Jajeczniczka z boczusiem i cebulką. I do tego kakao. Apogeum. Sam wiesz, że to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Punkt 4. Schabowy w panierce z tłuczonymi ziemniakami i witaminową suróweczką. Na kolację mama potrafi czymś zaskoczyć. A sam wiesz, że to jest najlepszy podkład pod wieczorne uciechy. Chcesz powiedzieć, że cały czas rezydujesz ze starymi? Oczywiście tymczasowo. Czekam, aż sytuacja się wyklaruje. Mówiłeś, że zahaczyłeś się w show biznesie. Kręcisz szmal jak Krzysiek Ajbisz. Z tą kasą mogłem przesadzić, okej. Okay. Sam wiesz, że wypiliśmy wtedy parę bro, ale z tym show biznesem jak najbardziej okej. Okay. Jestem mocno w branży. Mocno w branży? Mieszkasz z mamą. Zapierdalasz w jakimś obsranym kasztanie po mieście z ulotkami ze skąpy. Rozumiem. Ty możesz tak to widzieć. To jest twój punkt widzenia, okej. Okay. Ale pozwól, że powiem ci jak jest, dobra? Sam wiesz, że od zawsze interesowało mnie aktorstwo. Chciałem być jak Kevin. Sam w domu. Spacey. Albo jak Antonio Banderas. I wiesz co? Jako badacz przeanalizowałem kilkanaście życiorysów, że każdy z nich ma 3 kluczowe etapy. 3, rozumiesz? Pierwszy etap, najgorszy. Nikt się nie zna, nie masz kasy. Zapieprzasz od castingu na casting, prosząc o jakąś drugoplanową rolę, którą i tak ktoś wytnie. Oczywiście grywasz też w jakichś ambitnych dziełach za darmo, u jakiegoś reżysera z Azji Południowo-Wschodniej, ale wiesz, jak to się finalnie kończy? Wieczorami dorabiasz na BP albo w McDonaldzie. Totalnie nie dla mnie. Później jest drugi etap. Jakimś cudem, jeżeli miałeś szczęście, jesteś już rozpoznawalny. Aha. Masz już hajs, fame i możesz pukać te wszystkie laski, które nie chciały się z tobą wcześniej umawiać. Ale nie masz na to czasu. Dodatkowo dochodzą jeszcze pokusy typu woda, koka, żarcie GMO. Sam wiesz, że to nie jest zdrowe dla organizmu. I mainstream. Totalnie się tym brzydzę, więc też odpada. Nie? A później jest etap trzeci. Crème de la crème. Nie grywasz już w komercyjnych gównach, bo się nagrałeś. Pukasz te wszystkie panny, bo masz na to czas. Jeżeli zabraknie ci jakiejś kasy, grasz w jakimś komercyjnym głównie reklamie dla banku albo czymś pochodnym. Oczywiście możesz też prowadzić winnicę na południu Francji. Bo co? Bo masz na to czas i hajs. Malina. Jasne. Ale co to ma wspólnego z tobą, stary? Postanowiłem zacząć od punktu trzeciego. Spijanie śmietanki. Koszenie hajsu w reklamie. Ile dostajesz za te ulotki? 3 grosze za sztukę? I to jest jedyny słaby punkt w moim planie. Więc sam widzisz, nie mogę wyprowadzić się od mamy. Ty! A dlaczego ty się w ogóle nie dostałeś do tej szkoły aktorskiej? Przez to moje Ew. Kurwa. Zajczka. No pogodzi.
chłopcy? Wiesz, rozumiem, że ten kaktus masz głównie na Niemcy. A ja jestem w kloze tu. Ja was słucham. O kurwa, chyba słyszałem strzał. Psiarnia! Trzeba to przewietrzyć. Ty no, gdzie ty tam? Gdzie ty tam? Wracaj, ty stary! Oni nas już namierzają! Jeziku, ja się nie chcę! Te satelity przecież są stare, namierzają, filmów nie oglądasz? No co ty, stary? Trzeba wyrzucić ten telefon i wyjąć z niego kartę! Ale tam jest cała baza danych, foty z Sylwestrem. I co? Chcesz, żeby cała rodzina poszła siedzieć? Nieźle. Moja stara pójdzie się jej za zioło. Chowamy bibuły! Najpierw telefon. Dobra, najpierw telefon. Tady do Honza, král města, šel přerabovat, takže máte smůlu. Kurva, frajer neodběrá. Jedzie s mojím tovarem. Měl být pod telefonem. Si kurva chyba knedlí na žary, nemůže do telefonu podejít. To mu zrobíme, kurva, taniec gwiazdami. Coś kurwa mocniejszego pierdolnąć. Nic panu nie jest? Tak! Co tak śmierdzi? Kupa. Moja? Nie, tego Czecha, co do pana strzelał. Strzelał? Dziadek trochę pedałował? Dziadek? No co ty? Dziadek normalnie. Z babcią. Nie o to pytam. A to? Ha, stary, wiesz, co to w ogóle jest? Ty, to jest Wlastimil Morawiec. W ogóle w 72 wygrał wyścig pokoju. Czarodziej dwóch kółek. No i w ogóle też to jest wielka, niespełniona miłość mojej babci. No, to już inna historia. Wlastimil Morawiec? Kto? Ten koleż, co mówiłeś? To jestem ja! Honza! Nalałam ci piwo. Może jednak herbaty? Nie, nie. Piwo. Ja sam go ubił. No co ty, kogo? Jerzyka. A skąd masz bicyk? Zabrał. Do kryminału za zioło, trupa i bicykl. Ja się kurwa poddaję. Kurwa, Czesiu. Ty to jesteś nienormalny. To był on. Peter Nowotny. Pseudonim Honza. Singiel mafii Żacholeckiej. Nic nie powiem! Nic nie powiem!
jego powiązania sięgają nawet dalej. Pięknie opowiadasz. Co ja sem udalam? Jak żyć? Krasny żywot. A zde klops. Sem z ruda. Wrach. Zasranej lowec. Można je to jen. Halo? No witam. Tu Chester. Honza nie może teraz podejść. Możesz mi podać do telefonu Honzę? Kolego? Mówiłem, że nie może podejść. Dostał rozstroje żołądka po tym, jak zgubił całe zioło. My teraz siedzimy, zjaraliśmy to, co mieliśmy. I też nie jest nam wesoło. Kolego. No to lepiej, żeby się znalazł. Kolego. Kto walał? Jakiś Mielonka. Ale spoko. Załagodziłem sytuację. Fajnie się z tobą rozmawia. Co za dzień. Jest przed południem, a zdążyłam pozmywać górę naczyń, wziąć udział w jakiejś gangsterskiej strzelaninie i poznać przystojnego jeża, który cudem uniknął śmierci. Wiesz, że masz piękne oczy? Ja pierdolę, kurwa stary. Strzelają do ciebie. Masz dziurę w czapie, która o mały włos nie byłaby dziurą w twojej bani, a ty siedzisz sobie tutaj zadowolony i opowiadasz tej dupie jakieś farmazony o czeskim Don Corleone tylko po to, żeby wyciągnąć ją do wyjera. Sorry, ale nie licz na mnie, jak będziesz się chciał jej pozbyć za 2 miesiące. Czesiu, a gdzie w ogóle zioło? W autach.